Wniebowzięcie Maryi jest wielką tajemnicą, która dotyka każdego z nas i dotyczy także naszej przyszłości. Maryja rzeczywiście poprzedza nas w drodze, którą podążali ci, którzy przez chrzest związali swoje życie z Jezusem, tak jak Maryja związała z Nim własne życie. Papież mówił o tym 15 sierpnia, odmawiając wiernym modlitwę Anioł Pański. Zauważył, że uroczystość wniebowzięcia każe nam patrzeć w niebo, zapowiada nowe niebo i nową ziemię wraz ze zwycięstwem zmartwychwstałego Chrystusa nad śmiercią i pokonaniem złego. Dlatego radość pokornej dziewczyny z Galilei, wyrażona w pieśni Magnificat, staje się śpiewem całej ludzkości, która cieszy się, widząc Pana pochylającego się nad ludźmi i zabierającego ich ze sobą do nieba, powiedział papież. Franciszek przywołał również trudną sytuację wielu kobiet żyjących dziś na ziemi. Pieśń Maryi prowadzi nas do refleksji nad tak wieloma bolesnymi, aktualnymi sytuacjami, zwłaszcza dotyczącymi kobiet przytłoczonych ciężarem życia i dramatem przemocy. Kobiet, które przez nadużycia możnych stały się niewolnicami. Dziewcząt zmuszanych do nieludzkiej pracy. Kobiet zmuszanych do oddania swych ciał i ducha pożądliwości mężczyzn. Oby jak najprędzej nadszedł dla nich początek życia w pokoju, sprawiedliwości, miłości. W oczekiwaniu na dzień, kiedy wreszcie poczują się pochwycone przez ręce, które nie upokarzają, ale z czułością je podnoszą i prowadzą po drogach życia aż do nieba. Kończąc modlitwę maryjną, papież życzył dobrego świętowania, gdyż także we Włoszech wniebowzięcie jest dniem wolnym od pracy. Franciszek pamiętał również o tych, którzy nie mogli wyjechać na urlopy, o chorych, samotnych oraz pracujących w te dni po to, by inni mogli odpocząć.